Finał konkursu odbył się w dniach 23-25 listopada w Zakopanem, a gospodarzem tej imprezy było Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe Szarotka. Głównym celem współzawodnictwa było dążenie do poprawy ogólnych warunków sanitarnych i estetycznych w schroniskach. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest zrzeszone od początku swojej działalności w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych. W ramach swojej działalności to towarzystwo organizuje corocznie konkurs współzawodnictwa schronisk młodzieżowych, do którego są zgłaszane przez oddziały wojewódzkie schroniska z danych terenów. I w tym roku moje schronisko miało przyjemność zostać zgłoszone właśnie do tego konkursu. Placówki, które wzięły udział w konkursie, były oceniane pod kątem jakości świadczonych usług noclegowych i bogactwa swojej oferty. Była to przede wszystkim jakość bazy noclegowej, jakość świadczonych i szeroki wachlarz, tak można powiedzieć, świadczonych usług pozostałych, takich jak wyżywienie, transport, sposób przyjmowania gości, udzielania im informacji turystycznych o najbliższych atrakcjach. Również oceniano estetykę terenów zewnętrznych, zagospodarowanie obiektu oraz bogactwo różnych form spędzania i aktywności wypoczynku dzieci i młodzieży, które przede wszystkim są gośćmi naszego schroniska. Nagrody dla wyróżnionych ośrodków wręczali członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie otrzymało puchar oraz dyplom, a także list gratulacyjny od ministra edukacji narodowej. Otrzymaliśmy, tak jak powiedziałam, brązowe wyróżnienie. Jest to jakby pierwszy stopień wtajemniczenia, więc długa droga przed nami, aby osiągnąć coraz to wyższe stopnie, czyli odznakę srebrną bądź odznakę złotą. A przede wszystkim jest to dla nas, dla mnie osobiście, bardzo duże wyzwanie do poszerzenia wachlarzu usług, do podnoszenia i ciągłego doskonalenia oferty. Zdobycie wyróżnienia w stopniu brązowym jest wielkim prestiżem dla schroniska, jak również motywuje do dalszej pracy nad rozwojem placówki.